Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy, program Galaktyka Pomerania. I teraz praktycznie cały blok poświęcony temu, jak spędzać z dzieckiem aktywnie czas. Na naszej scenie są młodzi adepci sztuki szermierskiej, dobrze powiedziałam? Dobrze, bardzo dobrze powiedziałaś. To na sam początek tej części programu. Później będziemy mówić o klubie żeglarskim i o tym, że warto zacząć śpiewać szanty. Tak, a później będziemy mówili o happeningu z okazji Światowego Dnia Wolności Oprogramowania, czyli co możemy z sieci ściągać bezpiecznie i bezpłatnie, bo jak się okazuje, tych programów jest dość sporo. A warto być fair wobec artystów. Oczywiście, że tak. A po samym kolejnym serwisie informacyjnym zaprosimy Państwa do zapoznania się z kolejnym weekendowym wydarzeniem, który proponować będzie nam Filharmonia Szczecińska, czyli takiej wędrówki po naszym mieście. No i na sam koniec już nasza ulubiona i piękna Renata Nowakowska. Z Akademii Stylu, ale ja już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy mieli pokaz szermierki. Ale zanim to, krótka rozmowa jeszcze na ten temat. Tak, bo z nami, tak jak powiedzieliśmy, są przedstawiciele tej sztuki szermierki, bo myślę, że tak możemy powiedzieć, pani Róża Data-Ptak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jarosław Koller jako trener, którego chciałbym poprosić też o przedstawienie no tutaj wspaniałych zawodników, którzy są z nami. Witam. Może zacznę od najbliższej osoby, która koło mnie siedzi. To jest Aniela Nizio, lat 9. Obok niej siedzi Maja Haładuda, też lat 9. Obok brat Anieli, do tego brat bliźniak, Bartek. I za Bartkiem stoi Filip, który ma lat 11. Filip Marzoch. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Pięknie wyglądacie w tych strojach. Wiem, że jest Wam gorąco. No, ja Wam zawsze bardzo współczułem osobom, które trenowały szermierkę. Pani Różo, spotykamy się tutaj nieprzypadkowo, bo zaczął się w zasadzie nowy rok szkolny, czyli szermierka jest, nazwijmy to, takim zajęciem dodatkowym. Dlaczego warto trenować szermierkę? Warto uprawiać każdy sport, a tutaj dzieci, które prezentują szermierkę i chciałyby przy okazji pokazać szerszej rzeszy dzieci, które nawet nie wiedzą, że w Szczecinie szermierka istnieje. Szermierka istnieje w międzyszkolnym klubie sportowym KUSY, gdzie może każdy z ulicy przyjść i trenować szermierkę. I szermierka istnieje również w szkołach podstawowych, w szkole podstawowej numer 61 na 3 maja, w szkole podstawowej teraz numer 54, kiedyś 64 na Rajskiego i na Prawobrzeżu w 37. Także ilość trenujących dzieci w Szczecinie to około 400. Czyli dzieciaków. Kadra nam rośnie. Rośnie kadra, rośnie. Mamy utytułowane starsze zawodniczki, medalistki Igrzysk Olimpijskich Młodzieżowych, medalistki Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, a to jest następne pokolenie, które kroczy i tu dziewczynki przed programem liczyły, na których Igrzyskach Olimpijskich wystartują i wyszło im, że w 2020 albo w 2024. Wydaje się, że to jest daleko, ale czas szybko płynie i może któraś z tych panienek czy chłopaków tutaj za 12 lat będzie siedziało i mówiło: 12 lat temu tu siedziałam i mówiłam, że pojadę na Igrzyska Olimpijskie. Dziewczynki, a ile wy macie teraz lat? 9. A od jak dawna trenujesz szermierkę? Od pierwszej klasy. Jak ubrane są dzieci, które właśnie trenują szermierkę? Jak ubrani są zawodnicy? Specjalne stroje szermiercze, które muszą posiadać specjalne atesty. Takie dzieci, to jest atest 350 newtonów, który wytrzymuje dosyć mocne uderzenie ostrej broni. My nie walczymy ostrą bronią, ale tak muszą być dzieci zabezpieczone, żeby w razie jakiegoś złamania klingi się nic nie stało. Pod tym białym, chodź Filip może bliżej tutaj do mnie, pod tym białym strojem szermierczym znajduje się specjalny plastron miękki, który jeszcze dodatkowo zabezpiecza broń walczącą, rękę walczącą. Filip jest zawodnikiem praworęcznym. Na prawej ręce ma ubraną specjalną rękawicę, która chroni całą dłoń. Jest szpadzistą, więc szpada też jest praworęczna. Ma specjalne skarpety, które z przodu są pogrubione, które chronią przed trafieniem, bo
Uszpadzisty pole trafienia jest od czubka głowy do najmniejszego paluszka buta, więc musi być zabezpieczony pod każdym względem. Dlatego emblemat klubowy Filip ma na lewej rączce, bo walcząca ręka prawa po prostu z reguły jest z boku i niewidoczna. Z boku na bluzie i na spodniach są emblematy, które jak gdyby potwierdzają to, że dres jest atestowany, zgodny z przepisami i nie wolno dzieciom walczyć w nieodpowiednim sprzęcie. Może zaprośmy. Jarku, ja chciałbym tylko powiedzieć, co dzisiaj będziemy mogli zobaczyć, bo wiemy, że dzisiaj w programie będziemy mieli mały pokaz. Co będą nam przedstawiać młodzi zawodnicy i co nam zaprezentujecie? Dzieci przedstawią takie podstawowe trafienia i akcje, które uczą się właśnie od najmłodszych lat. Nie będziemy na razie kombinować z niczym takim poważniejszym, bo po pierwsze nie mamy tu miejsca, żeby rozpędzić się, tak to można nazwać. I dzieci na początku staną razem w parach, zademonstrują same taką jakby mini walkę w miejscu, a potem ja podejdę i już trochę szerzej pokażę takie akcje i powiem, co dzieci dokładnie robią. To co, zapraszamy do pokazu. Proszę Państwa, dzieci muszą robić te pokazy w miejscu, dlatego że plansza szermiercza jest wykonana ze specjalnego materiału, gdzie dzieci się nie ślizgają, a tutaj podłoga jest śliska i muszą bardzo uważać, żeby przy wypadach czy krokach do tyłu, żeby się nie poślizgnąć. Klasyczne przywitanie szermiercze na początku walki, na końcu walki. Dzieci podają sobie dłoń, muszą być zachowane zasady fair play. Widzimy dwa rodzaje tutaj, tak naprawdę rodzaje broni, tak? Z tego co widzę, bliżej Państwa kamery tutaj i ekranu są osoby, które trenują szpadą, tak? A tutaj bliżej nas jest to... To jest floret, tak? Jaka jest zasadnicza różnica między tymi dwoma typami broni? Zasadnicza różnica, taka najbardziej zauważalna, to jest pole trafienia. We florecie polem trafienia jest ta taka srebrzysta kamizelka, którą mają dzieci, a w szpadzie, tak jak mówiłam wcześniej, całe ciało jest polem trafienia. We florecie ta kamizelka z tyłu jest również też polem trafienia. Czy to jest sport bezpieczny, czy to jest sport... w którym, no może nie kontuzje, ale po prostu uszczerbki na zdrowie, kiedy ta szpada omsknie się. To znaczy sport jest sportem bezpiecznym, dlatego mówiliśmy o tym specjalnym stroju, o tym zabezpieczeniu, o rękawicach, skarpetach. To wszystko musi być zgodne z przepisami. Nie jest to tani sprzęt. Sprzęt dla początkującego dziecka, łącznie z maską, rękawicą, broń, skarpety, buty, to jest koszt jednak około 1000 zł. Zapytajmy jeszcze o postawę samych zawodników. Co jest postawa ważne? Szermiercza, jak zawodnik jest praworęczny, to prawa noga w wykroku, noga zakroczna, obydwie nogi ugięte w kolanach, cały ciężar ciała równomiernie rozłożony na obu nóżkach. Sport ten wymaga dużej sprawności fizycznej. Dzieci dużo biegają, pływają, skaczą. No właśnie, pani Różo, ja zastanawiam się, jak wygląda trening, no bo przecież ja myślę, że nie samą walką tak naprawdę opiera się Filip. W jaki sposób trenują młodzi zawodnicy? Czy to jest też taka ogólnorozwojówka, a później dopiero tylko i wyłącznie dokształcenie techniczne? Na treningu szermierczym praktycznie z całego czasu przeznaczonego na trening 1/3 jest tylko przeznaczona na taką szermierkę typową. Dzieci bardzo dużo biegają, skaczą, pływają, grają w piłkę, a szermierka jest takim jak gdyby uwieńczeniem już tego przygotowania ogólnego. Dzieci lubią walczyć, jest to sport walki, który wymaga koncentracji, mobilizacji. Pani Róża, może powiedzmy, bo widzę, że trener pokazuje nam jakiś konkretny element ataku. Na czym to polega? Solą życia szermierza jest lekcja indywidualna i to jest taki fragment lekcji. Trener daje zawodnikowi
warunek. Filip trafia wypadem na wprost z zasłonką czwartą, wymija albo robi okolenie. Są to takie podstawowe elementy, których się dzieci uczą. Mnie też zaciekawiło to, co powiedziały dziewczynki na początku. One mają po 9 lat, a trenują od 3 lat. Zdarza się nawet, że dzieci trenują nie tyle nawet od 6 roku życia, ale i wcześniej z tego, co słyszałam. Nie, tutaj Mai się troszeczkę przesunął wiek. Nie przyjmujemy dzieci wcześniej niż od 6 roku życia, ale i to też od niedawna, bo w polskich przepisach było tak, że dziecko może startować dopiero jak ma 10 lat i ten czas był dosyć długi takiego treningu bez zawodów. Jeździliśmy do Niemiec na zawody, gdzie tam już właśnie 6-letnie dzieci mogą startować. Przepisy polskie się zmieniły i od roku u nas tak samo 6-letnie dzieci już mają swoje zawody, nazywają się skrzatami, są przez 2 lata skrzaty, potem zuchy i kategoria dzieci 10-11 lat, potem młodzik, junior młodszy i junior. Mamy bardzo utalentowane dzieci, które wygrywają w Polsce i nie tylko, prowadzą na listach klasyfikacyjnych, biorą udział w Mistrzostwach Europy. W tym roku 2 nasze dziewczyny zdobyły medale. Już od 3 lat ten progres wynikowy jest bardzo duży. Mamy mały, drobny problem. Nie mamy klubu dla seniorów. Jesteśmy międzyszkolnym klubem i dzieci praktycznie do matury mają klub, a po maturze okazuje się, że nie mają gdzie iść i zasilamy kluby w Polsce, a nie chcielibyśmy, żeby tak było. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci zostawały w Szczecinie i reprezentowały szczecińskie kluby, miasto Szczecin. A co ze studentami? Bo teraz to mnie pani zmartwiła. A jak ja bym chciał rozpocząć treningi? No, trenować student w barwach Kusego może, ale niestety już korzystać z pomocy finansowej miasta jako zawodnik Kusego nie może. Wydaje się, że szermierka jest tym sportem, w którym przede wszystkim liczy się szybkość zawodnika. Ja pani powiem coś. Ja głoszę taką teorię, że szermierka jest sportem dla wszystkich. Szermierkę mogą trenować dzieci grube, chude, rude, w okularach, bez okularów. Czyli ja też mogę. Sprawne, mniej sprawne. Pan też może. Jest jakieś takie cudowne przeobrażenie dziecka, jak się ubiera w strój szermierczy, to dziecko nagle takie niby anonimowe, bo za tą maską to tak go dokładnie nie widać, że czasami takie dziecko niepewne, które się wszystkiego boi, jest doskonałym szermierzem i nie jesteśmy w stanie jak gdyby przewidzieć, że to dziecko o takiej sprawności to się nadaje albo się nie nadaje. Dlatego przyjmujemy wszystkie dzieci, dajemy czas dzieciom na to, żeby się jak gdyby przygotowały i się okazuje, że czasami takie dziecko mniej sprawne jest super szermierzem. Pani Różo, ja chciałbym, żebyśmy jeszcze już na sam koniec powiedzieli, gdzie i kiedy możemy obserwować szermierzy. Nawet jeżeli byśmy chcieli przyjść, zobaczyć, jak wygląda trening, zanim się zdecydujemy, żebyśmy jeszcze podpatrzyli, jak wygląda zwykły trening. Treningi odbywają się codziennie na hali sportowej przy ulicy Narutowicza 17, na tradycyjnej tej parterowej, długiej, czerwonej hali. Treningi są codziennie, przed południem są treningi dla klas sportowych gimnazjum sportowego. Zapraszamy od godziny 16 do godziny 21, codziennie można przyjść i zobaczyć. Jutro od godziny 9 do 12, jakby ktoś nagle dzisiaj zobaczył program, chciał przyjść, też można przyjść i obejrzeć, jak wygląda trening, a najlepiej wziąć strój taki jak na WF i przyjść i od razu spróbować, jak to wygląda, mówiąc potocznie, z czym to się je. To co, Magdo, idziemy? Ja bardzo chętnie bym przyszła chociaż pooglądać. Dziękuję bardzo, naprawdę wyglądacie pięknie i pięknie trenujecie. Życzę oczywiście sukcesów. Mam nadzieję, że będziemy spotykać się w naszym studiu częściej. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za bardzo. Szanowni Dziękujemy. Państwo, a teraz króciutki przerywnik Dziękujemy. I zmieniamy temat.
I witamy wszystkich Państwa po przerwie. Myślę, że trochę w bojowym nastroju, ale myślę, że z dużym zaciekawieniem wszyscy oglądaliśmy pojedynki młodych adeptów szermierczej. Tak jak obiecywaliśmy, z nami jest nasz kolejny gość. Muzyka łagodzi obyczaje. Jarosław Koller, Klub Żeglarski Maszoperia jest naszym gościem. Witamy. Jarosław? Chyba nie. Nie, Jarosław na pewno nie. Brzeziński Przemysław jest naszym gościem. Będzie nas zachęcał do śpiewania. Jarosław Koller był trenerem. A przepraszam. Chyba ci się nasz trener spodobał. Nie miałam niewyraźnie zapisane. Przepraszam. Panie Przemysławie, tak. Zapraszamy na warsztaty. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów. Witam Państwa. Chciałbym w imieniu Klubu Żeglarskiego Maszoperia zaprosić wszystkich, którzy lubią szanty, którzy lubią śpiewać, na warsztaty szantowe, które odbędą się 22 i 23 września oraz 20 i 21 października w Trzebieży. Czyli co, dalej jesteśmy przy tym, że Szczecin leży nad morzem? Szczecin leży jak najbardziej nad morzem i trzeba to wszystkim jak gdyby pokazać jeszcze raz. Ale wie pan co, bo była taka teoria, że dziesiątka albo trzynastka jeździ nad morze i tramwaj, a teraz dziesiątka powstała i tak nie do końca jedzie nad te morze. Z dziesiątką mam bardzo miłe wspomnienia, ale to nie dotyczy żeglarstwa. W każdym bądź razie cała idea tych warsztatów, czy idea klubu żeglarskiego jako takiego jest taka, aby zachęcić uczestników, zachęcić młodzież do tego, aby zwracała się w stronę, twarzą w stronę morza, aby lubiła pływać, aby poznawała nowych ludzi, nowe miejsca, nowe sytuacje. Kształtowaniem takiej kultury właśnie są szanty, piosenki morskie, piosenki pokładu, które chcielibyśmy nauczyć śpiewać i przybliżyć po prostu uczestnikom tychże warsztatów. Szanty mają bardzo piękną historię. Zazwyczaj śpiewali o marynarze i pomagały im w wysłuchiwaniu po prostu rytmu przy dokonywaniu jakichś czynności na statkach. Powiedzmy, jakie dzisiaj mają znaczenie szanty? Jak do nich podchodzimy? Jeżeli chodzi o muzykę szantową teraz, najczęściej kojarzy ona się nam z festiwalami, czy z piosenkami wykonywanymi przy ognisku, bądź podczas imprez kończących regaty. Tak jak pani powiedziała, kiedyś szanty to były pieśni pokładu. Pięknie o tym napisał jeden z prowadzących nasze warsztaty, pan Marek Szurawski, w książce Szanty i Szantymeni, którą polecam wszystkim. Cała historia tego, skąd się wzięły, dlaczego były wykonywane, dlaczego towarzyszył im taki, a nie inny rytm, takie, a nie inne słowa. Właśnie jeden z naszych wykładowców, pan Marek Szurawski, wyjaśni nam dokładnie właśnie podczas trwania warsztatów. Panie Przemysławie, bo ja zastanawiam się, jak to jest, bo często się mówi, że nie wszyscy mają talent do śpiewania, a tutaj Państwo mówicie, że warsztaty szantowe dla każdego. No, ja akurat wielkiego talentu nie mam, ale czy też mógłbym uczestniczyć z Magdą w takich warsztatach? Myślę, że tak, dlatego że jeżeli właśnie mówimy o tej muzyce pokładu, ten rytm pracy, rytm śpiewania, melodia są jak gdyby zgodnie z sercem, także to słychać i czuć i to nie jest naprawdę trudne. Myślę, że ten, kto pokocha... Warto spróbować, przepraszam. Ten, kto pokocha szanty, będzie do nich wracał cały czas i będzie cały czas chciał je śpiewać. A dobrą inspiracją mogą być właśnie warsztaty, które prowadzą no, znakomite osoby. Powiedzmy proszę, kto będzie prowadził warsztaty. Nie ukrywam, że z pewną dumą muszę powiedzieć o tym, że warsztaty będzie prowadził pan kapitan Andrzej Mędygrał. Będzie z nami również pan Jerzy Porębski, będzie Marek Szurawski i Wojtek Krawędkowski z Kuftrów. Kogo chcecie uczyć? Czy to są warsztaty głównie dla dzieci? Czy wychodzicie od tego, że kiedy dziecko właśnie się nauczy, będzie wracało do tego później chętnie? Z listy uczestników, które widzę do tej pory, którą widziałem do tej pory, raczej te warsztaty przeznaczone są dla młodzieży bądź akurat dla dorosłych. Natomiast jeżeli chodzi o edukację młodzieży, zamierzamy się, młodzieży i dzieci, myślimy o tym, żeby na wakacje przyszłe, które będą,
zorganizować coś podobnego, coś podobnego. Jeszcze dokładnie nie znamy formuły, ale na pewno damy radę. Czy pan ma swój jakiś ulubiony repertuar? Bo ja trochę kiedyś pływałem i tak zastanawiam się, że my też śpiewaliśmy. I to, kiedy wchodzi się na jacht, to tak naprawdę człowiek ma poczucie, że to jest inna przestrzeń. Tam już nikt się raczej nie wstydzi śpiewania. Ale czy pan ma jakieś swoje takie ulubione utwory, do których pan na przykład wraca, które gdzieś tam, mówiąc o szantach, przychodzą panu na myśl? Podchwycę pańską myśl, bo mówi pan o przestrzeni, która jest z jednej strony zamknięta, bo to tylko 9, 12, czasem 20, 30 metrów, które mamy dla siebie, kiedy pływamy po morzu, ale z drugiej strony ta przestrzeń daje nam niesamowicie wiele, bo dzięki niej możemy po prostu zobaczyć to, co jest za horyzontem i to jest bardzo ważna sprawa. A jeżeli chodzi o ulubionego wykonawcę, jest to związane przede wszystkim z moją rodziną. Mój ojciec przez 37 lat pływał w Odrze i miał możliwość spotkania pana Jerzego Porębskiego, także jak gdyby od najwcześniejszych lat muzyka pana Jerzego Porębskiego mi towarzyszy. Polecam ją wszystkim, dlatego że w przypadku pana Jerzego ja ukułem taki termin, że jest to już miejsce takie bardzo liryczne, tam gdzie spotyka się horyzont z liryką, z szantą, z muzyką. Jest to, wiele tych piosenek jest prawdziwych, opisuje ludzi, zdarzenia, opisuje czyjeś wrażenia, które towarzyszyły mu pracy na morzu czy po powrocie do domu. Warto, naprawdę warto. Nowa Marka Szczecina, bardzo duży nacisk kładzie na żeglarstwo, na odbudowanie tych tradycji morskich, żeglarskich w naszym mieście, ale ja ciągle odnoszę wrażenie, przyglądając się temu środowisku, że gdzieś ta świadomość szantowa zanika w naszym mieście. Jest owszem szantrapa, ale większych festiwali u nas nie ma. Tak naprawdę inne miasta, które w ogóle nie są kojarzone z żeglarstwem, mają, wydaje mi się, bogatsze festiwale szantowe. Nie wiem, jaka jest pana opinia? Właśnie, to bardzo ciekawa myśl, dlaczego w tak wielkim mieście, w którym, które jest położone przy takiej ilości wody i które ma dostęp do akwenu większego niż Mazury, czy szlaku żeglarskiego dłuższego też niż Mazury, dlaczego jest to jak gdyby nie do końca odkryte. Naszą ideą, między innymi naszego klubu Maszoperia, jest może właśnie przez te warsztaty, ale dojście do takiej formuły festiwalowej. Myślimy o tym i to wszystko okaże się jeszcze w praniu. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić i naprawdę myślimy o tym, żeby taki festiwal w Szczecinie z prawdziwego zdarzenia, żebyśmy nie musieli jeździć do Krakowa, powstał po prostu tutaj. To kiedy będziemy mogli zacząć kupować bilety na ten festiwal? Jeszcze nie wiem, ale myślę, że doczekamy się. Ale myślę, że państwo macie jakąś perspektywę czasu, czy wyznaczacie sobie na przykład jako klub 2-3 lata, bo wiadomo, szanty, no niby teoretycznie prosta rzecz, ale trzeba to poczuć, trzeba troszeczkę te pewne rzeczy przećwiczyć. Tak realnie rzecz biorąc, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że na przykład za kilka lat, z racji bliskości do morza, o której pan sam mówił, będziemy mieli jakiś młody adept i zespół, który będzie po prostu tutaj mocno szantowo się reprezentował? Celem jednym, który postawiliśmy sobie właśnie podczas organizowania tych warsztatów, jest to, aby taki zespół złożony z uczestników tych warsztatów powstał. I czy nam to wyjdzie, czy nie, to właśnie też okaże się właśnie podczas trwania tych warsztatów. Natomiast cele klubu żeglarskiego Maszoperia nie mogą sobie stawiać, nie możemy stawiać sobie tylko zadań promujących kulturę czy tradycję żeglarską. Również w klubie żeglarskim Maszoperia posiadają swoje jachty, na które zapraszają. Możemy organizować rejsy weekendowe, jednodniowe po Jeziorze Dąbskim, czy tygodniowe, czy dłuższe. Jest to tylko kwestia po prostu marzeń i organizacji, tak dokładnie. No właśnie, bo odczarować wizerunek szant myślę, że może
samo właśnie inwestowanie w żeglarstwo, samo zachęcanie ludzi do tego, żeby żeglować, żeby wejść na jacht, nawet jeżeli samemu nie ma się uprawnień, to żeby poczuć tą atmosferę. Ja chciałabym dopytać właśnie o te rejsy. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, chciałby po prostu przepłynąć się jachtem, dokąd Państwo organizujecie rejsy, te jednodniowe? Serdecznie zapraszamy na naszą stronę maszoperiaszczecin.pl. Tam jest to szczegółowo opisane. Generalnie zapraszamy wszystkich do wstępowania do naszego klubu i wtedy jest to kwestia tylko tak naprawdę dogrania terminów, zorganizowania pieniędzy, które będą służyły nam na opłaty portowe, paliwo, wyżywienie i można ruszać w świat, także... I szanty są wtedy w gratisie. Szanty są bardzo ważną rzeczą podczas postoju w portach. Naprawdę wieczorami można to na niektórych jachtach posłuchać. Ja chciałam też dopytać o samą działalność klubu żeglarskiego Maszoperia. Jakie były cele stworzenia takiego klubu? Ja dzisiaj czytałam o tym, jak pięknie te cele Państwo formułowaliście na Waszej właśnie stronie internetowej. Takim głównym celem jest przede wszystkim popularyzowanie tego sportu, takiego sposobu spędzania czasu, dlatego że żeglarstwo uczy pewnych postaw. To nie jest tylko pływanie po wodach morskich czy po jeziorach. Jest to kształtowanie również pewnej wizji bycia człowiekiem, organizowania sobie czasu, sprawdzania się, nawiązywania przyjaźni bardzo mocnych, czy nawet braterstwa, które może się narodzić podczas jakichś sztormowych, powiedzmy, zjawisk. I na pewno to. Natomiast dzięki temu, że klub Maszoperia wspomagał zawody Match Racing, które odbyły się niedawno w Szczecinie, pokazujemy, że takie zawody, które są bardzo widowiskowe, nie muszą odbywać się tylko i wyłącznie w Sopocie czy w innych miejscowościach. Można to również zrobić w Szczecinie i można pokazać, że jest to piękny naprawdę sport. I plażę mamy tak samo fajną jak w Sopocie. Proszę? I plażę mamy tak samo fajną jak w Sopocie. Oczywiście. No u nas... Nad molą musimy popracować. Nie, oni mieli właśnie organizowany match race nad molą, ale myśmy mieli na Wołach Chrobrego, więc myślę, że niczemu nie ujmuje naszemu miastu. Zaprośmy jeszcze, zostało nam dosłownie 2 minuty, więc powiedzmy konkretnie, gdzie i kiedy rozpoczynają się warsztaty szantowe, do kiedy Państwo zbieracie zapisy? Dobrze. Zapisy na warsztaty szantowe trwają jeszcze przez tydzień, do przyszłego piątku. Odbędą się one w terminach 22-23 września oraz 20-21 października w takich sesjach wyjazdowych w Trzebieży. 24 września odbędzie się koncert pana Jurka Poremskiego w klubie Rocker. Również między tymi spotkaniami weekendowymi w Trzebieży odbędą się 3-4-godzinne spotkania już tutaj w Szczecinie na miejscu, w terminie, tak jak uczestnicy sobie dobiorą. I koncertem finałowym 22 bądź 23 października, teraz nie pamiętam, będzie koncert Starych Dzwonów, także serdecznie zapraszam. Jest teraz akcja Odkryj na nowo Szczecin. Ja proponuję odkryć na nowo szantę, szanowni Państwo, i to może być dobra okazja. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. I w takim śpiewającym tonie zapraszamy na krótki przerywnik, po którym zmienimy temat, bo będziemy mówić o czymś bardzo, bardzo, bardzo aktualnym. Witamy wszystkich Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania, to jest program Galaktyka Pomerania. I tak jak obiecywaliśmy, z nami są kolejni goście. Będziemy mówić o legalnym oprogramowaniu. Pan Michał Smereczyński oraz Grzegorz Adamowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. A wszystko w związku z happeningiem, który organizujecie Państwo już jutro. Happening organizowany, happening, który nie jest nowością w Polsce, ale po raz pierwszy organizowany w Szczecinie, w naszym mieście. Czego możemy się tam spodziewać? No przede wszystkim ludzi, którzy używają darmowego, otwartego oprogramowania, z którymi będzie można porozmawiać, dowiedzieć się, jak to wygląda w praktyce, że żyjemy, naprawdę to działa. I bez problemu można zrobić wiele rzeczy równie dobrze, albo nawet czasem lepiej niż na komercyjnych systemach operacyjnych. Czy Polacy kradną? Myślę, że tutaj kradzież czy sam fakt legalności oprogramowania nie pokrywa się tak bardzo z faktem, czy oprogramowanie jest wolne i otwarte. Tak naprawdę wolne i otwarte oprogramowanie można ukraść w taki sam sposób, jak można ukraść oprogramowanie zamknięte i płatne. No właśnie, rozróżnimy to na samym początku, bo często nawet przeglądając różne witryny internetowe, mamy różne oznaczenia, wiadomo, z języka angielskiego, tak? Czyli wersje testowe, wersje bezpłatne, wersje darmowe, aczkolwiek są na to nałożone pewne, nazwijmy to, ograniczenia co do korzystania. Często raczej nie wczytujemy się w te regulaminy. Na czym polega zasadnicza różnica między tym oprogramowaniem ogólnodostępnym, a tym, nazwijmy to, z taką małą gwiazdką? Tu chodzi akurat o to, że ściągając takie oprogramowanie możemy zrobić z tym cokolwiek. Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń poza zachowaniem nazwiska oryginalnego autora. Czyli możemy wziąć sobie to, jakikolwiek program, zmienić, sprzedać. Co możemy uznać za zmianę? Czy na przykład zmiana, nazwijmy to, layoutu, czyli tego systemu graficznego, już będzie zmianą oprogramowania? Tak też. Chodzi głównie o funkcjonalność, czy też funkcję programu i zasadę jego działania. Żeby nie wchodzić w szczegóły, chodzi po prostu o to, że osoba, która potrafi programować, będzie potrafiła z tym programem zrobić cokolwiek i będzie mogła jeszcze na tym zarobić. Proszę powiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby mieć pewność, że plik, który pobieramy, pobieramy legalnie i że albo że to oprogramowanie pobieramy legalnie? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na licencję, którą jest objęte to oprogramowanie. Jeżeli pobieramy pliki, załączona jest licencja lub w trakcie jego instalacji jest ona wyświetlana, powinniśmy zwrócić uwagę na zapisy, które mówią o tym, czy powinniśmy byli zapłacić za używanie tego oprogramowania, ewentualnie czy jest to oprogramowanie wolne lub otwarte. Trzeba pamiętać też o tym, że fakt, że oprogramowanie jest dostępne razem z jego kodem źródłowym, czyli jest otwarte, nie zawsze musi oznaczać to, że jest oprogramowaniem darmowym. Również w przypadku oprogramowania, do którego kodu źródłowego mamy dostęp i wgląd, może być oprogramowaniem, za którego używanie należy wnosić opłaty licencyjne. A dlaczego warto płacić, jeżeli już korzystamy z tego oprogramowania, które jednak wymaga tej płatności? To jest może trochę czysto retoryczne pytanie, ja wiem, ale... Znaczy, no jest naprawdę wiele programów, które są open source, ale są płatne. Chociażby Red Hat Linux, RHEL, tak to się nazywa, który można kupić po prostu. Część jego komponentów jest otwarta, a część już zrobiona przez firmę Red Hat jest zamknięta. Państwo, zapraszając na happening, mówicie o tym, że tak naprawdę w internecie jest wiele legalnych programów, wiele programów, które możemy pobierać bezpłatnie, zgodnie z prawem. My lubimy narzekać, ale przeczytałam w komunikacie, co prawda na informatyce w ogóle się nie znam, ale przemówiło do mnie to, że Państwo powiedzieliście, że nawet wysyłając zwykłego maila, my korzystamy z kilkunastu programów, które są dostępne bezpłatnie. Tak, korzystamy z otwartego oprogramowania, które najczęściej jednak jest darmowe, często nawet o tym nie wiedząc. Dzisiaj na przykład korzystając z najpopularniejszych telefonów komórkowych nowej generacji, tych smartfonów, jeżeli korzystamy chociażby z systemu Android, jest to oprogramowanie otwarte i tak naprawdę darmowe. Więc między innymi tutaj się to pojawia. Wysyłając tego zwykłego maila korzystamy z wielu aplikacji, które pośredniczą w przekazywaniu tego maila i dostarczaniu i to także jest najczęściej wolne i otwarte oprogramowanie. W sobotę już happening, więc zapytajmy i pytamy o to panów, czego możemy spodziewać się w trakcie tego happeningu? Czy możemy spodziewać się jakichś wystawców, czy może prezentacji jakichś aplikacji? Jak to będzie wyglądało? Tak, będą osoby, które przyniosą swoje komputery z działającym systemem Linux.
Głównie to prawdopodobnie będzie Ubuntu. Będzie można zobaczyć różne aplikacje w działaniu, jak używać. I no, muszę powiedzieć, że dosyć dużo tych aplikacji nie różni się zbytnio od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni używając Windowsa, powiedzmy. No właśnie, bo jesteśmy chyba przyzwyczajeni do trochę takiej wygody, ale wiele osób narzeka na to, ja wiem to też z własnej praktyki, że ten standardowy system licencjonowany, płatny, często ze względu na to, że nie jest sprecyzowany do naszych potrzeb, bo sami się nad tym nie zastanawiamy, działa o wiele wolniej. Z tego co wiem, to oprogramowanie właśnie to otwarte, które jest mocno tak sprecyzowane na jakieś konkretne funkcjonalności, może być szybsze. Czy to jest argument do tego, żeby z tego korzystać? Czy to jest akurat specyfika tego, że wiele osób może zajrzeć do tego kodu i zmienić. Jeżeli ktoś jest zdenerwowany tym, że coś mu działa wolno, zagląda, patrzy, że jest coś źle i może to poprawić. I oddaje oczywiście to społeczności z powrotem. Ja się bardzo cieszę, że powstała inicjatywa, w której właśnie specjaliści chcą uświadamiać osoby, które nie mają pojęcia, bo rozumiem, że bezpłatnie panowie udzielacie porad, rad na temat tego, jak korzystać, jak odnaleźć się w sieci. No, ja też bardzo się cieszę. Chciałbym, żebyście panowie odnieśli się do takiego stwierdzenia, które dosyć często pada także w tym studio, czyli to, że Szczecin ma taką szansę do bycia polską Doliną Krzemową. Czy faktycznie tak jest, czy to takie troszeczkę mocno ideologiczne spojrzenie w przód? Szczecińska branża IT, zresztą nie tylko szczecińska, ale ta, która przewija się przez Szczecin, jest z nim związana, jest niezwykle dynamiczna i rozwija się w niesamowitym tempie. Mamy też w Szczecinie i instytucje, i firmy, które mają już bardzo uznaną pozycję na rynku, nie tylko polskim i europejskim, ale i na świecie. Na naszym szczecińskim rynku do instytucji, które są niezwykle dynamiczne i wspierają nas w codziennych działaniach, możemy zaliczyć na pewno Technopark Pomerania, który jest partnerem happeningu i całej akcji związanej ze świętem wolnego oprogramowania. A do tych firm, które mają uznaną pozycję na całym świecie i wykorzystują do swojej codziennej pracy także wolne. Przeglądaliśmy tą listę, więc faktycznie ona jest naprawdę, że tak powiem, bardzo konkretna. Ja chciałbym jeszcze tak mocno nawiązać do tego, że tak naprawdę Szczecin jest tym wyjątkiem na skalę naszego kraju. I Szczecin i dlaczego, skąd ten pomysł, żeby włączyć się w inicjatywę, która jest taką, z tego co czytamy, taką międzynarodową? Znaczy, zacznijmy od tego, że w Szczecinie nie mamy takiego monopolu na grupę użytkowników Linuxa. Jest Plug, z którym też współpracujemy. Są różne inne grupy, nawet w naszym województwie. No i to... Od jak dawna działa? Bo tutaj takie... To, co przyciąga do nazwy tutaj, inaczej, to, co przyciąga do Państwa, to także sama nazwa, tak? Ten skrót, gdzie mówimy po prostu szluk, to nie jest, myślę, przypadek. Ile osób zrzeszacie Państwo tutaj w Szczecinie czy w naszym regionie? No aktualnie nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ale to jest około 60 osób i stale osoby jakieś nowe przybywają do nas. Całkiem niedawno gościem u nas w studiu był pan Grzegorz Fiuk, prezes Technoparku Pomerania. Rozmawialiśmy z nim tak teoretycznie o tym, jak Technopark się rozwija. Ja chciałam zapytać, jak wam jest w tym Technoparku Pomerania, bo wy też no, jesteście z jednej firmy, z firm, która tam ma siedzibę. Szczecin jest w ogóle specyficznym miejscem w Polsce. Spotykamy się tutaj z niesamowitym wsparciem. Między innymi tutaj mam na myśli Technopark Pomerania, w którym czujemy się oczywiście bardzo dobrze. Jest to nie tylko budynek, to nie tylko infrastruktura, ale to przede wszystkim ludzie, którzy swoją pracą wspomagają nasze działania. Nie możemy też oczywiście zapominać o tym, kto napędza Szczecin i tą branżę. Wiele firm ze Szczecina pomaga nam w codziennych działaniach i przede wszystkim wspiera nas często nawet finansowo, bo takie happeningi wiążą się oczywiście też z pewnymi kosztami. Tutaj wypada nam na pewno wymienić drugiego z partnerów happeningu, firmę Unizeto Technologies. Bez nich i bez Technoparku Pomerania zapewne nie doszłoby to w ogóle do skutku. Państwa zapraszam na happening, dziękujemy za wizytę w studiu. A teraz, szanowni państwo, happening już jutro, przypominam, a teraz przerwa na serwis informacyjny. Do zobaczenia po przerwie.